Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zmierzchu Bogów. Piękna muzyczka w tle, oczywiście jesteśmy przed karczmą, do której zaraz wejdziemy, ale najpierw tylko opowiem, co było w ciężkich skrzyniach, które szukałem sobie poza odcinkiem, więc otworzyłem oczywiście tą skrzynię, te drzwi czarem otwierania zamków w Geldern i z tego co pamiętam chyba tam było serce zimna. Patrzcie, co to jest za zarąbista broń. I tu zaraz jest pewien taki problem Gothica 3 Zmierzch Bogów, ale to za chwilkę. Więc potrzeba na niego po prostu walki mieczem 3, siłę mam. 180 plus 10, 190 obrażeń, to jest naprawdę dużo w porównaniu do tego, co mamy. A w następnej skrzyni był Wielki Inkwizytor, który jest gorszy, trzeba więcej siły i jest tylko 145 obrażeń tylko zadaje, jest droższy, ale był w następnej skrzyni, w kolejnej, a jest gorszą bronią 100 milionów tysięcy razy od tego, co było poprzednio. Nie rozumiem tego, ale trudno, będziemy szukać następnych skrzyń gdzieś tam po drodze pewnie, więc okej. Okay. A co do tej nordmarskiej starki, jednak ma być ekstra, mimo że w grze istnieje też zwykła i tam jest napisane, że widzicie, to jest po prostu nordmarska starka, a tu jest ekstra. I w grze jest napisane, nie jest napisane, że ma być wyjątkowa, ani też nie mają być jakieś wyjątkowe te czarne robary. No ale cóż, jednak okazuje się, że muszą być, więc nordmarska starka ekstra wszędzie tu leży, mamy jej 10, a potrzebujemy 5. A czarne robary są tutaj, są wyjątkowe i powinniśmy my mieć ich 10, a mamy tylko 5. Więc w tym momencie chyba najlepszym pomysłem byłoby uśpienie tych dwóch delikwentów. Nie, amnezja, terror, ile mam snu? Trochę tego tam mam. Więc raz na karczmarzu, nie wiem, zasnął, dwa na alchemiku, a może tutaj nie mieć zasięgu kompletnego, ale no wolę sobie to tak zrobić, żeby tutaj na pewno pozbierać. No i tam przy okazji można by tutaj, o Jezus, zacząłem z nim gadać i go obudziłem, no to trudno, jak już go obudziłem, to tylko wziąłem tyle, co mogłem, no to można było wszystko tak naprawdę zgarnąć, ale dobra, czarne robary mamy. Teraz dalej, jeżeli tutaj jesteśmy jeszcze w Faring, no cóż, wzięliśmy zlecenie na tę żonę i na tego pseudo przyjaciela, więc... Co? Zabiłeś go? Nie, przyszedłem, żeby zabić ciebie. Co? Spoko. Rozerwę cię na strzępy. Jej babka walczy od razu rękami, więc w sumie nie może się nawet bronić za bardzo. Prawdopodobnie muszę ją dobić, ale ktoś tu będzie miał wąty? Ale krzyczy. Dobra, miała chleb i pieczonego chrząszcza. Nikt nie ma żadnych wątów do mnie, także... Luz po prostu. Jeszcze zabijemy tego pseudo przyjaciela, powiemy mu o całej sprawie. No i możemy sobie pogadać troszeczkę tutaj u góry. Tam teraz pierwszy raz w życiu będę mógł wejść tam, gdzie przesiadywał Khan w trzeciej części. Bez dodatku. No i cóż. Chociaż nie powinno się mówić bez dodatku albo z dodatkiem, bo to tak naprawdę jest osobna gra, a nie tak jak dwójka i noc kruka. Przyjaciel Garella. O, to ty. Witaj. Nie wiedziałem, że ona jest żoną mojego najlepszego przyjaciela. Och, proszę, nie zabijaj mnie! Szkoda, że nie wymyśliłeś lepszego usprawiedliwienia. Twoja kolej. Aha, no i już tyle. Dobra. No to nic, wbijamy ci jak się uda. Nie udało się. Muszę, kurczę, tak się nauczyć jakoś walczyć. Właśnie moment. No może... O, właśnie. Żeby tym lewym przyciskiem po prostu... tych ludzi tam... Zgadasz się jak jakiś złodziej. Atakować, a nie prawym, bo jednak to mniej obrażeń zadaje, a też się da. Kazus, to z wami tu zaraz pogadamy, gdzie jest ten... O, jest tutaj, dobra. Zrobione. Zrobione. Wspaniale. Ile jestem ci winny? Obiecałem ci dwa razy więcej niż ona? Wszystko zapisane jest na moim mieczu. Może powinienem to sprawdzić. Ha, na Boga! Zapomniałem. No właśnie. 10 razy tekst. Więcej. Proszę bardzo. Dziękuję. Wydaje mi się, że jednak mogłem się pomylić co do ciebie. Ty chyba naprawdę jesteś tak chciwy, jak opisała to twoja żona. Zastanawiam się, czy nie powinienem cię teraz zabić. No, czemu nie? Może to zrobię. A może przełożę to na kiedy indziej. Ale dobra, możemy handlować w każdym razie. A tu też masz wyjątkowe czarne robary, więc nie trzeba było ich kraść tak naprawdę. Spoko. No ale nic, to przynajmniej nie musiałem kupować. Nie było jakieś drogie, ale nieważne. Mapę mamy od początku. No to z Garellem tyle. Tutaj ktoś jest ciekawy? Candle jakiś. Już dalej nie mogę. Okej. Okay. To pogadane, lepiej także już tu sobie idź. Też nie za bardzo. Może ty? Aha, bo to ty ten gość trolle sprzedajesz. Co to w ogóle za... Tak. A. Dlaczego? Ponieważ bo tak. W Myrtanie jest zapotrzebowanie na trolle. Dzięki nim dorobiłem się Co to fortuny. Za absurd? Czy od rozpoczęcia wojny masz wiele zamówień na trolle? Mnóstwo! Mhm. Takie
Proste odpowiedzi. Kto kupuje trolle? Głównie bogacze. Okej. No nie wiem, te trolle pociągnijmy dalej. W czasie wojny bogacze potrzebują ochrony. Muszą chronić swe łatwo zdobyte bogactwo. Nie mogą polegać na gornie, więc kupują trolle. Wielkie, przerażające i zabójcze. Czekamy na tę chwilę. Dobra, to już tych pytań nie potrzebujemy. Mam dość, jak na razie. Przeczytam sobie pulpit, bo tak. Nie może ciekawe. Coś ciekawego? Nie ciekawe, no to nie. Nie, to nie, trudno. Zapisane. Ty, ta kazus jakiś. Czym handlujesz? Nauczysz mnie walki? Co ty możesz mnie nauczyć w walce? Siłę. O, ty mnie możesz uczyć dwiema broniami. I od razu to i mistrza. Takie to było proste, wow. Ale nie trzeba było iść, kurczę, do tego, do warantu ani nic. Ale nie, oczywiście nie chcę się tego uczyć. Ile ja mam punktów nauki? 3. No to tutaj też nie za bardzo się cokolwiek innego nauczę. Czym handlujesz? Nie mogę ci powiedzieć. Dlaczego? Moje towary są przeznaczone wyłącznie dla generałów armii. Mhm. Czy wojna... O Jezu, to są te durne pytania, sorry. To nie chcemy rozmawiać z nimi. Floyd. Nie chcę żadnych kłopotów. To była kobieta, myślałem, że to ten Mac. Morgan. Mała przerwa. Też nic. Okej, okay, no fajnie. Kowal, na pewno masz coś z Kowalem nawet nie mogę rozmawiać. Dobra, no i tu byłem. Także no, nie, bo ktoś tam pisał, żebym po prostu porozmawiał z wszystkimi tutaj, co się da mniej więcej, to... Nie mieć wątpliwości. Być może się... Tu mogę wejść? Ani... Aha, tu po prostu nie mogę. A, bo to było to. Ale podobno tutaj mogę wejść przez okno. Tylko, że nie wiem, czy to jest sens, nie? Tak jakby... Sorry. Sorki. Mogę jedynie mieć nadzieję. Dobra. Nie no, chyba nie mogę za bardzo. A może mogę, dobra. Co? Kim jesteś? Gdzie są moi strażnicy? Och i nosie! Bądź cicho. Potrzebuję tylko klucza do skrzyni asasynów. To ważna okay. sprawa. No, niepotrzebnie chyba to zrobiłem, ale ktoś mi tak podpowiedział. Musiał wyrządzać ci krzywdy. O Boże! Masz! Weź go! Dziękuję. Dobra. Potrzebuję informacji? Serio? Nie na pewno? Nie okłamuj mnie! Na co się gapisz? Nie mam niczego dla ciebie. Dobra, to już o wojnie jakieś rozmówki, to dziękujemy za to. Przepraszam. No kurde, dobra, udało się. A to tam jakiś klucz, to ciul najwyżej, później nie będziemy musieli iść. Na razie nie wiem do końca, o co chodzi. Jakieś skrzynia asasyna. Być może to jest jedna z tych skrzyni, które tam gdzieś sobie są. Dobra, i tutaj na przykład nigdy nie byłem, nie? Tu jest jakaś świątynia. Nie wiem, czy była, bo te świątynie tam odbudowują też podobno. Więc rozejrzyjmy się, tu jest jakiś robotnik. Są jakieś artefakty? Może nie. A tu? Aha, nic nie ma, po prostu takie sobie wybudowali i tyle. Szkoda, no mogłoby cokolwiek leżeć. Choć coś. Zawsze to ładniej wygląda. Tutaj ktoś pilnuje okna. Tu mogę wejść. Kto tu rządzi? Wojownik. A pulpit? Co to jest? Metalowy kufer. Czy ty to widzisz? Chyba tak. Dobra, pulpit tam, ciul z pulpitem. Gospodyni domowa. Nie chcę nic z tobą robić, więc się ogarnij. Kobieto. Wziąłbym sobie ten metalowy kufer, ale z drugiej strony, ciul. Czyli co, tutaj naprawdę nikogo nie ma ciekawego? Ty kim jest? O, Ricard jakiś. Chcę być wytrzymały na mróz. Tylko po co? Jak nie idzie, muszę mieć do Nordmaru. A walki? Siła. Spoko. Tu może coś znajdziemy w takim razie. Zwiedzam sobie te Faring, no bo kurczę, dopiero niedawno tutaj przyszliśmy. Mnóstwo pulpitów, no dobra, już niech będzie. Niech już będzie. Już to wiem. Mhm. Nie wiem, bo być może po prostu sztuka kowalstwa gdzieś tam się kiedyś przyda. Może do wykucia czegoś. Chociaż nie, wątpię. Jak mamy ten smoczy ząb, to chyba bez sensu. A Robar był jednym z nich. Lepiej się wędrował przez lud bez ognia i broni. I ścigała go bestia. No pamiętamy. Dobra. 50, to nieważne. Chodzi o to, że w zasadzie 330 siły, czyli brakuje mi... 35 plus 30 to jest 65 siły, z czego jeszcze trochę siły mogę sobie kamieniami zrobić. Gdzieś tam chyba w Węgardzie jest sporo kamieni szlifierskich do podnoszenia. Dobra, Ricard. To tam jakoś ogarniemy tę siłę, myślę, jeszcze parę poziomów i się wbije. O, czy tutaj nie ma skarbca? No nie, jednak nie, książki są. Skarbiec wiedzy, można powiedzieć. No ale nie, dobra, tutaj są jakieś drzwi.
Otwarte, okej, znaczy nie na zamek. Wow, swoją drogą jeszcze taka ciekawostka, tamte drzwi w Geldern otwierałem tak, że otwierały się dokładnie tak samo, ale on z lewej strony jakby otwierał, jakby klamka była z lewej czy coś, nie wiem, dziwna sprawa. Fajne rzeczy. Niemożliwe. Arcytrudnych zamków. A to mogę akurat, dobra. Tamto sobie oczywiście możemy otworzyć czarem, tylko że nie wiem, czy jest sens po prostu, czy nie lepiej właśnie na takie drzwi zostawiać, na takie rzeczy. Znaczy na drzwi, na inne rzeczy, na takie ciekawsze, a nie na metalowe kufry, nie? Których tam jest wiadomo co, praktycznie nic. Szeroki miecz, co to jest? Topór bojowy. To mnie ciekawi, ale wątpię, że jest lepsze. Jakieś statua Kainosa tam jest, czy coś? Statuetka. Nie. Dobra, co to był za topór? Pewnie gówno, ale no. Topór bojowy. 105, nie tak źle. To będziemy mieć w każdym razie następne chyba, tak? Tak. No, bo dopóki, o ile nie zdobędziemy jeszcze jakiejś jednoręcznej broni. Dobra, jeszcze musimy wejść tutaj. Tu jest jakiś wojownik i metalowy kufer. Pulpit. Cholera, tutaj nie ma z kim rozmawiać, nie? To jest tak dziwnie zrobione, że no po co ja jestem w tym Faring? Chyba tylko po te robary. I nie wiem, pokraść sobie troszkę i tyle. Tu się gdzieś idzie do góry. No nie wiem, może tam u góry kogoś usadzili, ale no pamiętam, że zazwyczaj nic tam nie było. Tu byłem, dobra. Czyli właściwie chyba tyle. Czy ja tu... Nie, no tu wchodziłem tak samo. Tutaj... No wejdę tam do góry, żeby nie było, nie? Ale w zasadzie możemy się chyba teleportować do Goty, albo, nie wiem, bo tam mogłem próbować też ogarniać te skrzynie tam po kolei jakoś, tylko to trzeba podobno łazić sporo, nie wiem jeszcze do końca gdzie, więc może wpadniemy na to gdzieś tam przy okazji po prostu. A tak to mogę sobie jeszcze wejść, na, nie wiem, na wieżę i silny wojownik. To są pulpity, kurde, tego tyle jest, że aż... Wow. Nie wiem, czy tutaj aż tyle rzeczy było. Tu jest dopiero skarbnica wiedzy, bo tutaj nigdy nie byłem w Gothicu 3, nie? Ale być może tyle pulpitów. No być może na nie wszystkich cokolwiek jest napisane, nie? Ale już mi się nie chce sprawdzać, bo to jednak schodzi. Dobra, i tutaj nic nie ma. Stąd się możemy wyteleportować prosto do Goty, gdzie mamy w zasadzie do oddania dwa zadania. Jedno z tą Ulwą Bulwą, która jest u tego cmentarza, na cmentarzu właściwie. To chyba najpierw tam pójdziemy, bo będzie po drodze. A potem do tego strażnika u góry. Być może spotkamy się w tym odcinku z Gornem. Powspominamy stare czasy czy coś. Chociaż, kurczę, no... Ja chciałem grać tym Torusem nie dlatego, że tak czuję też z jednej strony, tylko dlatego, że to by było ciekawe. I... Jezu, to ty chyba w ogóle. I to nie jest tak, że jak lubię Gorna czy coś, to mógłbym go wybrać, niech mam tam jakieś swoje wybory. Tylko, no, chciałbym tak zagrać z ciekawości. Okej, okay, jest tutaj wszystko już. Proszę bardzo, to wszystkie twoje dobra, nie powinno ci niczego brakować. Doświadczenie, wszystko, złoto. Bądź błogosławiony, szlachetny wojowniku, niech inność ci błogosławi. Teraz przygardzę. Ruszam w drogę. Nie zdążyłem. O, możesz mi prastarej magii uczyć. Szlachetny wojak. Dobrze. Aha, szuka męża, co? No, do widzenia, Jezus. Co to za tekst po rozmowie już? Dobra, to mamy gotowe, także F5. I idziemy do strażnika, zobaczymy co się będzie działo. Ktoś pisał fajnie w komentarzu, że niektórzy otwierają skrzynki w CS-ie. Ja łażę za... Ja otwieram skrzynki, ciężkie skrzynie w Gothicu, nie? Dobre. Dobre, dobre. Może na koniec otworzymy sobie skrzyneczkę, podobno jest u Gorda. Sorry, nie chciałem. Warl. O, jest, widzicie, teraz działa. Oto Robar i Nordmarska Starka, o które prosiłeś. A, dziękuję ci. Przed tobą świetlana przyszłość. 500? To znaczy? Przyszłość, w której nie trafiasz do lochów. Okej. Okay. Mam nadzieję, że zaniosłeś Gornowi list. Dopiero co zjadłem. Zabiję go zaraz. Muszę się zdrzemnąć, zanim wrócę do pracy. Inaczej nie będę mógł normalnie funkcjonować. Czy ty w ogóle normalnie funkcjonujesz? Nie igraj ze mną. Za karę dostajesz kolejne zadanie. A wypieprzaj. Co? Zaraz ci powiem. Wielu ludzi przeszło przez tę bramę, nie zapłaciwszy myta. Co za bezczelność. Podasz mi ich imiona? Nie potrafisz czytać? Garik, Raik i Ignatius. Idź już. Dobrze. Garik, Raik i Ignatius. Boże. Co to za zadanie kolejne? Głupie. Garik, Raik i Srarik. Nie wiem, może oni są... Zaraz, no to jak... Moment. Jeżeli przeszli przez tę bramę, nie płacąc myta, to znaczy, że ja powinienem teraz przejść przez tę bramę i pójść za nimi, nie? Nie. Nie mam racji. No to trudno. No to szukamy Garika, Marika i Pika. O Boże. No nie wiem. Wydaje mi się, że będą gdzieś albo tutaj na dole, albo jeszcze tam niżej w tym obozie po prostu.
Wojownik, silny wojownik, silny wojownik. Vanguard, no to Vanguard raczej tu nie musiał płacić za bardzo. Wojownik, wojownik z Goty. Siulnia, co? Żona wojownika. Jezu, co to za pytanie, do widzenia. Jest ognisko, więc skorzystam sobie. Zobaczymy, czy coś się da usmażyć. Coś tam, a nic, wow, wszystko usmażone, pięknie. Kiedy to się stało? Dobra, no to skoro nie tu, to musimy iść na dół. Może jest napisane w tym w sumie. Gildia złodziewa się podatek od wiernego. Garrick, Raik, Ignatius. Ja to kojarzę gdzieś, ale chyba właśnie jak tam się przechodziło. Tam było sporo takich takich różnych ludzi, z którymi za bardzo nie gadałem nawet. To jest też ciekawa skrzynia. Dalej nie wiem. Aha, kufer Garricka. Zaraz, tu jest kufer Garricka, a właśnie z Garrickiem miałem porozmawiać. To gdzie jest Garrick w takim razie? Myślę, że gdzieś tu musi być. No, nie zacinaj. Już nie mogę doczekać tego nowego kompa, bo po prostu... Chociaż wątpię, no może to będzie też zacinać, ale gdzieś tam pewnie mniej. No i będzie lepsza jakość, więc spoko. Bran. Mimo wszystko tak nie możemy. Galin, to nie ty. A to nie, to nie, to nie. Tutaj wszystkich posprawdzałem. Raik, no to ty. Tak. Przyszedłem pobrać od ciebie myto. A, tak. Czekałem na ciebie. Proszę bardzo. Dobra, ten bez problemu, to już... Jezu, ile pytań, to nawet nie chcę tego pytać, bo do jutra by mi zeszło. Lennart nie. Gero nie, nie, nie. Dawny buntownik. Okej, może z tej strony w takim razie. Dawny, dawny. Ian, silny wojownik. No to taki mały problemik. Jest kufer Garricka, ale gdzie jest Garrick? Niektóre rzeczy nigdy nie. Gero, może to jest... Nie, może to jakiś błąd? Lennart. Gdzie jest Garrick? O mój Boże. Czemu Raik był? Lepiej zważaj na słowa. A reszty po prostu nie może tu gdzieś być i tyle. Gotard jakiś. Galin, może to błąd. Garrick, Ignatius jakiś jeszcze. Cholera jasna. Ciul, nie wiem w ogóle gdzie to może być, bo... No nie pamiętam tych wszystkich, nawet jak tutaj mijałem powiedzmy ich gdzieś. To nie wiem i tak, gdzie to może być. Tu jest Gabriel, a może ty mi powiesz? Nie, nie można się zapytać, gdzie kto jest. To jest bardziej liniowe. Tutaj... aha, właśnie, to zadanie z tymi kuframi w Trellis Faring. Podobno będzie też się odbywało gdzieś tutaj. Tutaj są kolesie. Którzy... A, to jest Garrick w ogóle. Przyszedłem. Dobra. Pobrać od ciebie. Zarąbiście. To już drugi raz w tym miesiącu. Szwagier. I pomyśleć, że to mój szwagier, któregoś dnia pójdę i... No. Dobra, dawaj. To nieważne dalej. Czy tutaj jest jakaś skrzynia w takim razie? Rekrut Garricka. Są te gobliny. No nie, ktoś pisał coś takiego, że właśnie też będzie się szło gdzieś tutaj po coś. I myślałem, że to jest zadanie z tymi skrzyniami, bo... Coś tam ktoś pisał chyba wtedy o tych skrzyniach, nie wiem, ale dobra, znaleźliśmy Garricka. Został jakiś tam Ignatianus, czy jakoś tak. I zastanawiam się, czy on nie był gdzieś po prostu u góry. Że to jest tak tutaj w różnych miejscach porozstawiane. I on może być u góry zwyczajnie. Tutaj tylko tak wszedłem, nie wiem po co. Małe cięcie, jak znajdę może, wiecie co, żeby już nie przedłużać. Okej, znalazłem, to był ten alchemik, czy ktoś tam, nie wiem, nie ma tutaj w sumie stołu alchemicznego, ale to ty. Przyszedłem pobrać od ciebie myto. Masz! I zejdź mi z oczu! Miłego dnia. Nie, to było dość proste. Dobra, nawet mi się nie chciało go dalej wysłuchiwać. Myślałem, że będą jakieś problemy. Ale tam jest kufer tego Garricka. To jest, kurczę, właśnie chyba o ten kufer chodzi. To jakoś z tym miało być związane. Nie widzę powodu, dla którego miałbym teraz z tobą rozmawiać. A ja widzę. Oto twoje podatki. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy. Wyśmienicie. Czy teraz dasz Gornowi mój list? Muszę policzyć to złoto. Może sam pójdziesz mu go zanieść. Nie jestem twoim gońcem. Widzę, że nadal masz się świetnie. A dlaczego miałoby być inaczej? Nigdy nie wiesz, co się może zdarzyć. Idą zmiany. Okej, teraz już mogę wejść? Mogę. Wow, pięknie, aż zapiszę po prostu. Dobra, dawać tego Gorna mi tutaj przed oczy. Coś ty tutaj wyświrował. Już mnie wszyscy lubią, mam ich na zielono. Jest jakiś wojownik. Metalowy kufer, stara skrzynia. Ktoś patrzy? W ogóle? Niemożliwe. To nie mogę, ale starą skrzynię otworzę. Ta może być jakaś laska na sprzedaż, albo amulet. Nie, amulet jest ciulowy. To też jakoś nie za bardzo.
I tutaj nic nie ma. Pulpit, co tam? O, co to było? Chleb. Okej, okay, niech sobie leży. Dobra. Tu jest zawalone, ale. No, ale jest pulpit. No dobra, jakbym był magiem, to bym tu może skorzystał. Tam jest prawdopodobnie gornie. Jeszcze chcę tak się przejść po prostu, żeby. O, co to jest? Boże święty. To jest chyba ciężka skrzynia. To jest metalowy kufer. Tak, nie mogę go otworzyć. Przejdę się jeszcze tu. Kufer, ktoś patrzy. Nie patrzą. Z Gornem zaraz pogadamy. Spokojnie, spokojnie. To już prawdopodobnie tutaj nie ma żadnych takich ludzi, z którymi mógłbym rozmawiać oprócz Gorna. Tu był jeszcze kufer. Więc po prostu chcę się. Jezu, jakie tu mają. Jaka tu ciasnota. Chcę po prostu tutaj przejść. Dobra, i tyle. Wchodzimy w takim razie do głównej bazy. Ktoś mnie tu zatrzyma, pogada. Nie. Co? Przyboczny Gorna. Przyboczny Gorna, dobra. Żelazna włócznia. Okej, okay, Gorn jest tam, ale jesteś dość daleko. Jest ciężka skrzynia i skrzynia. Gorn, no chyba nie będziesz miał problemów ze mną, nie? Nie będziesz robił, że ja tutaj biorę skrzynię. No. A w niej łuk runiczny, także nic takiego bardzo ciekawego, ale po prostu jest to kolejna otwarta skrzynia. A tutaj? Tak na pomarańczowo, bez wytrycha. Aha, ostrze jeźdźca, okej, okay, czyli dokładnie to, co miałem. Jest jeszcze tutaj meteor. Czy meteor nie był czerwony? Który mamy? Okej, okay, nieważne. Jakbym miał teraz umiejętność dwóch mieczy, to bym teraz nieźle wymiatał jeszcze takimi dwoma mieczami. Dobra, no to Gorn, rozmawiamy. Co ty tutaj narobiłeś? Witaj, ty stary draniu. Widzę, że jak zwykle tkwisz w kłopotach po uszy. Czy beze mnie niczego nie potrafisz zrobić dobrze? Najnosa, to ty! Wspaniale! Szybko! Chodźmy zapolować na orków! Nie, nie, zaczekaj! Najpierw uczcimy nasze spotkanie jakimś posiłkiem. Widzę, że wielki Gorn nic a nic się nie zmienił. To prawda. Gdzie się podziewałeś, ty draniu? Wiesz, że niektórzy z nas myśleli już, że nie żyjesz. Dziesiąty raz po prostu już podczas całej mojej podróży. O, podróżowałem. Podróżowałem. Cieszę się, że widzę cię żywego i w pełni sił. Pojawiły się już plotki, że Xardas wysłał cię do Innosa. Nie, nie uczynił tego. A co się z nim stało? Czy masz coś wspólnego z jego tajemniczym zniknięciem? Czemu o to pytasz? No, i nie czekasz na odpowiedź? Przybywam z Silden. Ach, Inog! Doszły mnie słuchy, że miał on jakieś problemy z orkami. Tak, mówią, że to wszystko przez ciebie. Co? Skoro zdecydowałeś się zaatakować Torusa... Skoro zdecydowałem? Musiałem go zaatakować. Co? Kiedy tu umawiłeś się w chowanego z Xardasem, ja musiałem pilnować porządku w całej Myrtanie. Kiedy ty pewnie powinieneś. Chciał podstępem przejąć władzę w Myrtanie. Jesteś pewny? Oczywiście, że jestem. Mam szpiegów w całej Myrtanie. Mhm. Ufasz im? Ba, dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jak? Odnajdź pewnego maga kręgu wody. Po co? Człowiek ten często pomaga mi gromadzić informacje. Torus potrzebuje smoczych kości. Mag powinien wiedzieć dlaczego. Mhm. Gdzie go znajdę? W jaskini, w której wcześniej była Okara. Okej, okay, rozumiem. Czyli to jest taki prosty, liniowy mistrz walki mieczem. To jakieś pierdoły. Prosta liniowa fabuła cały czas się tutaj toczy. Po prostu teraz mamy iść tam, gdzie była kiedyś Okara. Czyli na mapce, żeby było łatwo. To nie jest wcale daleko, także możemy nawet z Goty wyruszyć gdzieś tam przez te pola. Powiem wam szczerze, że mam taki... Ktoś tam pisał, że a co byś tam powiedział, no maraton z Gotika, czy coś takiego. Ja tak sobie myślę, no fajnie by było z jednej strony, bo mam straszną ochotę po prostu sobie dalej w to pograć, bo mimo wszystko, że to jest Gotik Zmierzch Bogów, to jednak jakoś przyzwyczaiłem się już do tej mechaniki z Gotika Trójki i jakoś tak mi się w to fajnie gra. Tylko, że nie chciałbym robić na przykład godzinnych czy dwugodzinnych odcinków i to miałby być ten maraton, tylko wolałbym sobie zrobić na przykład, że jednego dnia nagrywam tam ileś i na przykład weszłyby w sobotę i w niedzielę też, mimo że normalnie tego, normalnie to po prostu nie wchodzi, tak? Ale z drugiej strony właśnie co odcinek gdzieś tam potrzebuje jakichś waszych rad, komentarzy fajnych i tak dalej, więc wolałbym to wrzucać na bieżąco i odnosić się do tych komentarzy co odcinek. Tak jest po prostu fajnie, jest jakaś taka interakcja między nami, więc myślę, że to spoko. Teraz oczywiście źle idę, ale to nieważne. No bo i tak już w sumie w tym momencie bym zakończył ten odcinek, a chciałbym pograć dalej, naprawdę. Tylko, że no mówię, wolę to nagrywać w ten sposób. O, odszedł sobie od... Idź stąd.
Wziąłbym sobie te skrzynie. W sumie teraz chyba nie patrzysz. Zobaczymy, czy jak się skapnie, że się skradam. Dobra, skapnął się. Jest zapisane, bo ja bym chętnie sprawił, to jest mój ostatni czar snu. Śpi. Okej, okay. To w ogóle da się otworzyć. Dobra, tu trzeba klucz. Czyli to sobie po prostu wczytam i potem zapiszę. Także cóż, no nie wiem co z tymi skrzyniami, ale prawdopodobnie to jakoś po kolei się będzie otwierać. Może te skrzynie są rozsiane bardziej jeszcze po całym, nie wiem, po całej Myrtanii albo po jakiejś okolicy. Zaczyna się po prostu faring, nie wiem. Możecie dać znać, jeżeli wiecie jak zrobić to zadanie. Po prostu takie rady są fajne, bo gdzieś tam będziemy przechodzić, to gdzieś tam skorzystam. Właśnie z jakiejś skrzyni może gdzieś się otworzy. Także cóż, ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnego, prawdopodobnie już jutro. No. Trzymajcie się i cześć. Na razie.